tu jak dotnę, to mnie poparzy. A jak dotnę farby, to nie. Temperatura tutaj wszystkich pomieszczeń jest taka sama. 10. 10. Oj. Hej! Ja już jestem. Słuchajcie, nadszedł dzisiaj dzień na odcinek tego typu, który najbardziej lubię. A mianowicie chodzi o to, że będziemy coś testować. Coś, co producent deklaruje, że jest najlepsze. A ja postaram się sprawdzić, czy mówi prawdę. Co ja dzisiaj wyciągnę spod stołu? Uwaga! To jest w środku? W środku jest farba. Jest to farba, która obecnie jest modna, która podobno zastępuje 10 cm styropianu i daje taki sam efekt pod względem odporności jakby na przenikanie ciepła. Czy tak jest? Zacznijmy od tego, teraz tu wam pokazuję w internecie znalezione materiały na ten temat. Jeżeli chodzi o rysunki, to wiem losowe rysunki od farby losowej firmy, bo te farby termoizolacyjne występują w różnych firmach. Więc proszę nie brać tego, że to akurat to jest farba tej firmy, bo której to jest rysunek, bo akurat farba jest innej firmy. To jest tylko przykład, ale jedna z tych firm, to jak widzicie, pokazuje, że w środku ciepło, na zewnątrz zimno i że pół milimetra tej farby zastępuje 10 cm styropianu. Nie wiem, co by było, gdybym nałożył na przykład 3 mm. To by zastępowało chyba 100 cm styropianu. No, tego nigdy się nie dowiemy, ale też możecie zobaczyć, na kamerze termowizyjnej macie dom, i że nie, po lewej stronie jest niby 10 cm styropianu, po prawej stronie pół milimetra tej farby. Ja jej nałożę, jak zobaczycie, trzy grube warstwy, tam co najmniej było parę milimetrów, a nie pół. I pokazuję na kamerze termowizyjnej, że tam jeszcze na styropianie są mostki termiczne, a po prawej stronie jakby jest idealnie. Więc ja też zrobię zdjęcie kamerą termowizyjną i zobaczymy, czy na tych kawałkach z farbą będzie tak samo na kamerze termowizyjnej, jak tutaj zostało to pokazane, w stosunku do czegoś, co jest obwinięte styropianem albo jakimkolwiek innym materiałem o podobnej grubości, dajmy na to. No i tu jeszcze możecie zobaczyć, znalazłem jakiś artykuł na necie już sprzed 4 lat, że rewolucja na rynku. No, 4 lata minęły, jakoś te farby, nie wiem, czy są popularne, czy zrobiły rewolucję. Już sami musicie ocenić w przyszłości. Dobra, wracamy do testu. Nie powiem, jakiej firmy to jest farba konkretniej, ale jest to jedna z tych farb, która właśnie tak się reklamuje. No i tyle. Jak przeprowadzę ten test? Już wam pokazuję. Ta farba jest tak jak budyń, tak jakby rośnie, tak jak ciasto na drożdża i potem jak się wkłada pędzel, to siada. Tak jakby coś tam było, co pracuje i powoduje, że w środku powstają takie pęcherzyki powietrza i to może mieć jakiś sens nawet w tym wszystkim. Test farby rozpocząłem w ten sposób, że pomalowałem nią kawałek pieca. I teraz patrzcie, co się dzieje. Piec ma temperaturę w tym miejscu 100 stopni, 170, tutaj 100. Uwaga, ile ma farba? Tyle samo. Co piec? Mówię, ha! Widzicie, nic nie izoluje. Ale teraz patrzcie, co się dzieje. Tu, jak dotnę, to mnie poparzy. A jak dotnę farby, to nie. Ona ma tą temperaturę, ale mogę przyłożyć nawet na dół. Wyobraźcie sobie, tutaj by mi skóra zeszła po sekundzie. Ta farba powoduje, że jest uczucie ciepła albo uczucie chłodu, nie wiem jak to, że jest słabo termicznie przewodząca. Mimo że ma tą temperaturę 100 stopni, to ta temperatura jakby nie oddziałowuje na moją rękę. Zobaczmy jeszcze na termowizji. I termowizja mówi tak. No, nie ma dużej różnicy jakiejś przepotężnej. Dalej ta część jest ciepła. No, kawałek jest chłodniejszy, no bo wiadomo, że ja dotykałem ręką, pewnie zabrałem tyle ciepła. Więc jakby pod względem takim temperaturowym, no to dalej jest to gorące. Dobra, przechodzimy do testu. O, już wam pokazuję, co będę potrzebował, ale nie wiem, gdzie jest. Jak to zawsze. Co ja z tym zrobiłem? Gdzie ja to położyłem? Było tu, a już nie ma, więc pytanie, gdzie jest i dlaczego nie ma tutaj.
No to tyle. Właśnie o ile? Kurde, lubię takie sytuacje. Dobra, to wyłączam kamerę i szukam, gdzie jest to, czego szukam. Znaleziony. To jest profil 10 na 10 cm. Jest z metalu, więc na tym mi najbardziej zależy. Przetnego na 10-centymetrowe kwadraty i będą różne symulacje kamperków. A to jest w ogóle moja ulubiona maszyna śmierci. Maszyna, która przecina przepotężne metalowe elementy. Zrobię to na timelapsie i wam zaraz pokażę, jak ten potwór działa. Tutaj mam wersję pierwszą, proszę bardzo, to jak zaschnie, wtedy obrócę i pomaluję, czyli tak, jeden w środku, drugi na zewnątrz, a trzeci w środku i na zewnątrz będzie pomalowany. Będziemy testować. Tutaj jeszcze muszę dopowiedzieć, bo tego nie dograłem, że tam widzicie tą farbę nałożoną. Nakładałem trzy warstwy wszędzie, trzy grube warstwy i po nałożeniu każdej warstwy czekałem dzień, nawet dwa, aż wyschnie cała na zero ta warstwa i kładę kolejną i kolejną. Tak trzy warstwy są bardzo grubo, są na pewno parę milimetrów, ze dwa to minimum, nawet nie wiem czy nie więcej, bo kładłem je po prostu tak grubo, nie żałowałem niczego. Ostatecznie całkowicie to trwa około tygodnia, aż wszystko zaschło, jest w idealnym stanie już zaschnięte i tyle. Gotuję wodę w garze, przemieszałem ją, 73 stopnie ma. Jeszcze niech się chwilę podgrzeje i teraz tak, piękne, jeszcze zobaczę jak czy to mi się uda użyć, bo tu może być problem, ale tak, na zewnątrz, wewnątrz, obydwie bez i tu mój faworyt, wleję wszędzie wodę, wszystko przytkam taką ładną pianką, zaraz zobaczycie i potem będę mierzył temperaturę. Dzisiaj będzie pierwszy test, 1,5 godziny, a jutro zrobię dłuższy test, taki na przykład na 4 godziny i tyle, to co, czekam aż woda się zagotuje i wlewamy. Sprawdzamy, zamieszam. Jak mama pięknie. A już tak pyk, pyk, pyk łóżką, jakbym zupę normalnie robił. 80 stopni. Niech tak będzie. Idę nalewać. OK. Teraz tak, żeby była podobna. 72, znaczy 70, 70, 73, 4, 76, 74. Dobra, podobna wszędzie, tu 74. Dobra, będzie mi ciężko. Zamykam. Mamy. Tu wszystko powinno szczelnie przylegać. Miejmy nadzieję. Wygląda jakby było elegancko szczelnie. Ja to jeszcze tam potem szlifowałem, żeby było w miarę na równi. Może jeszcze dołożę po cegłówce i tyle. I zrobimy tak. Po godzinie zrobię pierwszy test. Zmierzę temperaturę tu, 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 tu i tu na zewnątrz, tak z ciekawości. Potem otworzę to i sprawdzę w środku temperatury. I to będzie taki test, nazwijmy to godzinny. A jutro jeszcze raz zrobię test. To będzie test na przykład 6 godzin. Niestety tu już mi wody nie starczyło, żeby jeszcze tutaj zrobić, ale zrobimy tak, że jak zrobię tutaj te testy, to zobaczę co najlepiej wyszło i wtedy osobno może porównam z tym. Zobaczymy. I ktoś dzwoni, jak to codziennie. Uwaga, i teraz patrzcie, wstępnie, jak tu sobie zobaczycie na kamerze, ile ciepła co wydziela, to po prawej stronie jest to o pitolone bitmatum, a po lewej tamte. To tylko tak wstępnie. Teraz na górnym rysunku możecie zobaczyć, że tutaj nie ma żadnej różnicy między styropianem, a na dole, na mojej kamerze termowizyjnej, po lewej widzicie
tą część pomalowaną farbą i ona nie jest na zielono, ona jest na całe na żółto, a ta część zastępująca jakby ten styropian, i to dużo chudsza, bo 6 cm, a nie 10, jest na niebiesko, czyli jest zimniejsza. Więc jakby moja kamera termowizyjna ten test inaczej pokazuje. I teraz tak, temperatura zewnętrzna będzie nam mówić, ile ciepła stąd ucieka. No i teraz tak, tutaj jest 12, na czymś, co w ogóle nie ma izolacji, jest 66, tutaj 52, ok, czyli coś działa ta farba, ale to jest chyba podwójna warstwa. Potem tutaj mamy 52 i 57 i tu 51. No to chyba tu jest podwójna warstwa, jeżeli tu jest 57. No ale dobra, dajmy temu jeszcze godzinę i będziemy sprawdzać. Sprawdzamy, jestem ciekawy, minęły 2 godziny. 35 stopni. 32 stopnie. 36 stopni. I tak bezradnej. 40 stopni. To co? A, jeszcze tutaj. No wiadomo, no tu jest najlepsza izolacja. 12 stopni. Ściągam cegłówki, otwieram i mierzymy realną temperaturę w środku. Dobra, otwieram. Ło! Aż zasało. Ło! 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 O panie! Dobra. Mamy. I teraz wiecie, odczucie odczuciami, bo cała magia tej farby może polegać na tym, że ktoś czuje, że ona jest fajna. Mnie nie obchodzi, kto co czuje. Mnie obchodzą tylko i wyłącznie fakty. No jedno widać. Tutaj paruje, a tu nie. Więc chyba uwaga. I pamiętajcie, tu nie jest 10 cm, to jest tylko 6 cm. To jeszcze daleko do deklaracji producenta. Woda tutaj ma 62 stopnie. I mierzymy. Tylko na zewnątrz. 30. Tylko na zewnątrz 37 stopni. I teraz zrobię tylko w środku. Powinien być podobny wynik. 40 stopni. Spoko. I teraz na zewnątrz i na wewnątrz logika mówi, że powinien być lepszy wynik, no bo są dwie warstwy. 40. Jeszcze raz tutaj. 40 i tutaj 37. No i teraz bez żadnej izolacji. O panie, tego się nie spodziewałem. 40. Czyli w ogóle ta farba nic nie daje. No bo tak jest, że na zewnątrz jest taka sama temperatura. Patrzcie. To jest tak. 34 na zewnątrz i w środku 30. Ten. No to jest mała różnica jakby, tak? I tutaj mamy tak samo. 39, a na zewnątrz 36. 4 stopnie tylko różnicy. Tutaj 37 i na zewnątrz 34. Też 3-4 stopnie różnicy. Tutaj jest 39 i na zewnątrz, no większa jest różnica, tak? Nie, no podobna. To tak jakby w ogóle nic ta farba nie dawała. No i teraz patrzcie, tutaj wewnątrz mamy 60 teraz, a na zewnątrz 10. No i wtedy rzeczywiście taki materiał izoluje. Czy jest sens robienia dłuższego testu? Wydaje mi się, że nie, bo nie. Jest coś magicznego w tej farbie, że wydaje się, że ona nie parzy, ale ona daje uczucie tego, że izoluje, a nie, że izoluje. Czy jest sens przeprowadzić ten test z 10-centymetrowym styropianem? Wydaje mi się, że nie, bo jeżeli ta farba przegrała, wynik był podobny do czegoś, co w ogóle nie było totalnie zaizolowane, to wygrało z kretesem, to chyba to w ogóle bez sensu robiłem, bo to chyba, że chciałbym sobie porównać taki gruby styropian do tego, ale tu już jakby test między nimi. Nie wiem. Sytuacja wygląda tak, że pan od farby powiedział, że używając wody zaburzyłem działanie farby, ponieważ jakby ona oddaje wilgoć, coś tam oddycha i w ogóle. Co prawda dla mnie to i tak tam była warstwa metalu, a ten metal nie oddycha. I tyle, ale nieważne. Więc pan powiedział, że test był nierzetelny, dlatego zrobię to jeszcze raz, inną metodą. Tym razem nie będzie wlanej wody, tylko zrobimy tak, że będą takie wkłady i one nie będą dotykać ścianek bezpośrednio, bo wtedy podobno jak te
wkłady będą z siebie wydobywać ciepło, to to ciepło będzie się odbijać i wracać. A co innego, jak fizycznie niby dotyka tych ścianek. Czy tak będzie, czy nie? Sprawdźmy to. Zrobimy pierwszy test próbny, a później zrobię pewnie kolejny z poprawkami. Bo kolejną sprawą jest to, że podobno 2 tygodnie farba potrzebuje, żeby się usieciować, coś tam zrobić i wytworzyć te czary mary, które będzie to robiło. Ale tak, przygotowałem tak. Zwykły pojemnik bez żadnego ocieplenia. Jeden pojemnik. One są dokładnie identyczne. Wszystkie mają identyczny rozmiar dosłownie. To trzeba o, takie położyć. O tak. Dobra. I to oczywiście pianeczką. Jeszcze dałem tutaj w środku, tak samo jak farbę w środku i na zewnątrz. Pianeczkę troszeczkę w środku i na zewnątrz. I mam takie wkłady. Wkłady tutaj się podgrzewają już prawie z godzinę. Kolejnym razem wezmę duży, większy garnek, żeby je całkowicie zamoczyć. Teraz robię taką próbną, wstępną próbę, nazwijmy to. Ok, temperatura moich wkładów jest, no, jak temperatura gotującej wody. Dobra, wszystkie wkłady wchodzą tutaj. Ogólnie, też żeby nie było, temperatura tutaj wszystkich pomieszczeń jest taka sama. 10. To co? Próba, uwaga, pierwsza. Wrzucamy ciach. Przykrywamy. 1, 2. Ostatni. Zostawiam leżący w ogóle poza. I teraz to jeszcze tylko muszę dobrze przydusić z góry. Uwaga, tutaj mam takie cięższe rzeczy. 1, 2. 4. Niedługo wezmę kamerę termowizyjną i będziemy patrzeć wstępny test. A potem zobaczę, jak to działa, to będę mógł co najwyżej trochę zasady testu zmienić, ale jestem ciekawy. Znaczy boję się, że masa tej wody tu jest na tyle mała, że całe ciepło zostanie zabrane przez drewno. Ale w teorii no to tutaj nie, ponieważ ta farba wewnętrzna to odbije. No w to wierzę zawsze, no to jest takie kombo, że tutaj nic nie przechodzi. Ale nie wiem, to w sumie nie ma co myśleć, bo trzeba po prostu poczekać z godzinkę i zobaczymy, jakie będą temperatury. Teraz tak, patrzcie, na kamerze termowizyjnej to wygląda tak, czyli to bez izolacji i to z izolacją, no od razu widać różnicę, 27 stopni ma właśnie ten, nazwijmy to pusty. Ale zaraz wam wszystko jeszcze pokażę termometrem, ale nie widzę dużej różnicy między tym z farbą, a tym bez niczego. I tak, 27 stopni tutaj, 19 tutaj, 18, 19 tak samo tutaj i 14 tutaj. To co? Otwieram i zobaczymy temperaturę w środku. Stopni w tym z farbą, 45 stopni w tym bez farby, czyli po prostu czyste drewno. Jeden stopni tutaj z izolacji, pokażę wam jeszcze na kamerze termowizyjnej. Tak to wygląda. Na tą chwilę dalej nie ma żadnej różnicy. Podobno ta farba ma się sieciować 2 tygodnie i dopiero wtedy całkowicie dobrze działa. Więc ja jeszcze muszę poczekać 2 tygodnie i powtórzę ten test może trochę jeszcze w inny sposób. Zobaczymy. Teraz zrobimy test trochę odwrotny, czyli zimne o temperaturze 10 stopni wkłady. Włożymy tutaj. Obydwa pojemniki mają taką samą temperaturę. Tak? I będę to podgrzewał tym płomieniem. Zobaczymy, czy ciepło dostaje się do wewnątrz, czy się odbija, tak jak mówi pan sprzedający. Wkłady w środku. O. Teraz przycisnę. Jeszcze tego nie nagrałem, ale to było przysunięte bardzo blisko tutaj. I teraz patrzcie, to ma 108 stopni. I to ma 105 stopni. Więc otworzę teraz, zobaczę, co tam w środku się dzieje. I teraz tak. Tutaj ta ścianka ma teraz 94.
Ta ścianka ma 90. I teraz temperatura, no to tak, wyciągam to. Spaliłeś coś? To ma 16. A z tego magicznego ma 17. No i ten poprzedni test pokazał, że dalej nie ma żadnej różnicy. Teraz trochę zmieniłem, żeby tego nie zjarać, bo tu już dym leciał. To po prostu ciepłe powietrze bezpośrednio uderza w dwa tutaj te pojemniczki. No i tyle. Niech się grzeją, niech się grzeją. Zobaczymy, jaka będzie temperatura po godzinie w środku. Czy ten cokolwiek też będzie bronił. Niestety było zamieszanie tego dnia, a potem przyszedłem i zmierzyłem, ale zapomniałem tego nagrać i nie mam. Ale ogólnie wynik temperaturowy w obydwu przypadkach też był taki sam niestety. Przepraszam, że tego nie nagrałem, ale tego samego dnia jeszcze montowaliśmy tą toaletę taką dziwną i po prostu gdzieś musiałem się zamieszać, nie nacisnąłem rek. Z farbą jest tak, po pierwszym teście pan powiedział, że wlałem wodę, ta farba przewodzi wilgoć, oddaje, utrzymuje, coś tam oddycha i że ten test był zepsuty przez to. Tam był metal. Ja nie wierzę, że woda przechodzi przez metal, bo zbiorniki są na przykład metalowe i woda przez nie nie przechodzi, ale pan powiedział, że tak. Później była taka opcja, że test jest zły, bo zimno nie ma energii. Mi się wydaje, że zimno ma energię, no ale może też się mylę. I poprosiłem, żeby ten pan wymyślił jakiś test, który jesteśmy w stanie przeprowadzić, żeby udowodnić, że to działa. Ale nie chciałbym słyszeć czegoś takiego, że tam jest dom, my go zrobiliśmy tą farbą i on jest super. Nie. Chciałbym na przykład zobaczyć jakiś dom, który ma jedną ścianę tą farbą, a drugą styropianem i żeby porównać. Chciałbym zobaczyć jeden dom, który jest tak, a drugi jest tak, albo cokolwiek. Niestety takich porównań nie ma nigdzie. No, ja na tyle, ile mam wiedzy swojej, to wszystko przetestowałem. Ostatecznie dostałem tylko informację, że mogę przyjechać zobaczyć domy, które są świetnie zaizolowane za pomocą tej farby. Jeżeli jest tutaj jeszcze jakiś inny producent tej farby albo sprzedawca i chciałby do mnie przyjechać, zrobić ze mną jakiś test i pokazać mi, jak powinienem tej farby użyć, żeby to działało, to ja serdecznie zapraszam. Tamta osoba, która mi dostarczyła farby, jej się skończyły pomysły, jak mogę to przetestować. Jedyne co, to może pokazać mi dom, który działa, albo kościół, który działa. Ale cały. Nie, że trochę tak, trochę tak. To tyle. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii w komentarzach. Może ktoś z was korzystał z takiej farby, ma jakieś doświadczenia, może ktoś z was rozumie więcej niż ja, na jakiej zasadzie to ma działać. Pierwsza zasada. Jak na razie ja jeszcze w życiu nie znalazłem żadnego materiału, który jest w stanie oszukać prawa fizyki i że nagle zamiast być tak gruby jest po prostu chudziutki i zastępuje coś, co jest po prostu grube i fizycznie ma bardzo dużo odizolowanych kolejnych warstw z powietrzem albo bez powietrza i dobrze izoluje. Do dzisiaj w większości jak się gdzieś tam buduje budynki, to stosują po prostu styropian, który jest po prostu gruby i tyle. No, może kiedyś dojdzie do tego, że znajdę jakiś materiał, który będąc chudy działa dużo lepiej. Na tą chwilę ta technologia jeszcze nie została odkryta przeze mnie. Więc ja, ta farba dołącza do moich ulubieńców, takich jak Alu Fox, Super Fox, Srebrny Fox i wszystkie inne tego typu chude rzeczy, które mówią, że są tak dobre jak 10 cm styropianu. Oczywiście, mogę się mylić, moje testy mogą być złe, bo mogą źle mierzyć albo coś, na pewno mają jakiś tam odchył, pomyłki, ale jeżeli różnica jest tak duża, to nie wierzę, że aż tak bardzo się mylę. Oczywiście, są jeszcze oprócz tego inne tajne energie z kosmosu, energie odczucia, energie ciepła, które dotykamy, nie czujemy, ale wewnątrz robi nam się lepiej i wszystkie inne czary mary, w które ja nie wierzę i że na przykład to odbija jakieś tam energie, które potem wracają, zachowują się w naszym ciele i może ubrania są zimne, ale nasza dusza się podgrzewa i czujemy się lepiej. Tego nie wiem, tego nie potrafię zmierzyć przede wszystkim, bo jestem za bardzo pragmatyczny chyba. I tyle. Może się mylę, może jednak ten materiał jest genialny. Napiszcie mi, jakie wy macie z nim doświadczenie, jak wy uważacie, czy może coś źle zrobiłem w tym teście. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I tyle, napiszcie w komentarzu. A oczywiście subskrypcja, jak zawsze, mile widziana. To pozwala mi się dalej rozwijać. Idę powoli na 100 tysięcy. Jeszcze zostało mi 20 tysięcy subskrypcji. Te 100 tysięcy jest takie upragnione przez twórców, no bo dostaje się ten przycisk i w ogóle to jest takie uwieńczenie pracy. W moim przypadku to 3-letni, albo 4 już się gdzieś tam pogubiłem. I tyle, więc będzie mi bardzo miło. I na kartce mam jeszcze zapisane
że... Jak to skomentować? Chyba zrobię tak jak Andrzej Maj ostatnio. W dzisiejszych czasach tylko jedna rzecz jest w stanie oddać. To, co tutaj się stało.